Nowy blok socjalny powstanie w Suwałkach. Przetarg na budowę budynku wartego blisko 4,5 miliona złotych ogłosił właśnie miejscowy zarząd budynków mieszkalnych TBS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 35% wartości inwestycji stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, które pozyskało miasto Suwałki. Ten budynek jest nam niezbędny, żeby chociażby prowadzić rewitalizację naszego miasta, bo musimy zająć się budynkiem przy ulicy Senińskiej 22. Tak naprawdę on to jest budynek pokoszarowy, nadaje się do wysiedlenia, a nie mamy gdzie tych ludzi przekwaterować. Nowy blok socjalny powstanie przy ulicy Mikołaja Reja. Będzie to czterokondygnacyjny, podpiwniczony, trzyklatkowy budynek w kształcie litery L, mieszczący 28 lokali socjalnych i lokal usługowy na parterze. W ramach inwestycji zostanie również zagospodarowany teren wokół budynku. Powstanie 31 miejsc parkingowych, drogi dojazdowe, chodniki, plac zabaw, oświetlenie, tereny zielone. Inwestycja ma zostać zakończona w lutym 2019 roku. Kolejne takie działanie ze strony miasta i naszej spółki ZBM TBS to jest oczywiście Mieszkanie Plus. Obecnie pod uwagę są brane dwie lokalizacje na budowę budynków mieszkalnych w tej formule, mianowicie ulica Putry i ulica Franciszkańska. W tej chwili trwają analizy i mam nadzieję, że gdzieś w tym roku zamkniemy te wszelkie procedury, a w przyszłym roku jest nadzieja, że rozpoczniemy budowę w ramach programu Mieszkanie Plus. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził program rewitalizacji dla Suwałk. Nasze miasto to pierwszy samorząd, który posiadał taki program. Jest on podstawą do ubiegania się o wsparcie na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczonych jest prawie 23 miliony euro. Ta rewitalizacja ma porządkować centrum naszego miasta. Jest to taki obszar wynikający z analizy, gdzie piętrzą nam się, kumulują różne takie zjawiska negatywne, tak to określę. Oczywiście tu chodzi o to tkankę taką fizyczną, zabudowę, zagospodarowanie terenów, ale również to tkankę taką społeczną. Program rewitalizacji Suwałk był szeroko konsultowany z mieszkańcami miasta. Znalazło się w nim wiele projektów, m.in. rewitalizacja bulwarów nad Czarną Hańczą, czy rewitalizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych, a także przedsięwzięcia związane z ekonomią społeczną, działania na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, osób zagrożonych ubóstwem czy bezrobociem i organizacji pozarządowych. Na pierwszy plan oczywiście wysuwają się suwalskie bulwary, ten teren zdegradowany tutaj przy Czarnej Hańczy. Z odbudową tego obiektu były łaźni miejskiej, ale również są inne inicjatywy, no na przykład Suwalski Ośrodek Kultury przy ulicy Noniewicza. Szacunkowa wartość przedsięwzięć objętych programem to 83,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ma wynieść ponad 50 milionów złotych. Ostrzeżenia meteorologiczne to nowa kategoria w systemie powiadamiania mieszkańców Suwałk przez wiadomości SMS. Mija właśnie 7 miesięcy od uruchomienia tej usługi przez ratusz. Do tej pory w kategoriach wydarzenia sportowe, kulturalne czy edukacyjne zapisanych było ponad 1000 użytkowników. Po tych doświadczeniach, chociażby po tych podtopieniach, które były tutaj w Suwałkach, po tych gwałtownych opadach deszczu, my mamy informacje przekazywano z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, mamy Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego z całodobowym dyżurem i spływają do nas informacje o jakichś wichurach, o gwałtownych opadach deszczu. I przykładowo już w ubiegły poniedziałek mieszkańcy, którzy zapisali się do systemu, otrzymali pierwszą wiadomość o zapowiadanych intensywnych opadach deszczu. Jest ich już ponad 200. Cały czas można dopisać się do systemu, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Tam można wybrać różne informacje, które chcemy, żeby spływały do nas SMS-em z Urzędu Miejskiego. To jest oczywiście usługa darmowa, za to się nic nie płaci, a można mieć informacje bardzo istotne. SMS-y z miejskiego systemu są wysyłane od razu po wygenerowaniu wiadomości przez służby. To gwarancja szybkiej informacji.